dziadziuś Antoni Matykiewicz urodził się 15 marca 1900 roku w Szczyżycu. Syn Wojciecha i Antoniny Matykiewicz z domu Struś. W tym mieście dorastał i uczył się. Do wojska wstąpił w 1918 roku, czyli do Legionów Piłsudskiego. Od 19 roku życia był w Policji Państwowej. Szczęśliwy mąż, ojciec, piątki dzieci, wieloletni pracownik Policji Państwowej. Wakacje 1939 rok. Koniec wakacji, cała rodzina wraca do Krakowa, z letniego domu w Ciężkowicach. Pociągi już nie kursują, więc babcia Stefania i dziadziuś Antoni wybierają się dwoma furmankami. Babcia Stenia z dwojgiem dzieci, natomiast dziadziuś Antoni z trójką. Niestety ruchy wojenne tak pokrzyżowały losy, że babcia pojechała w stronę Krakowa, natomiast dziadziuś został z tymi dziećmi zepchnięty na wschód. Przy dworcu, na którym zostali zepchnięci dziadziuś i dzieci, do furmanki doszedł radziecki żołnierz. Kazał dziadziusiowi zejść z tej furmanki. W pewnej chwili do nich podszedł jakiś mężczyzna, najprawdopodobniej konfident, i powiedział: dzień dobry, panie przodowniku. Ten żołnierz, słysząc te słowa, popchnął i potem kopnął dziadziusia. Ten się przewrócił. Poniżył ojca przed dziećmi. Dzieci zaczęły płakać i krzyczeć, żeby zostawić ich tatusia. Dziadziuś wstał, wsiadł do wagonu, mówiąc: nie płaczcie i nie martwcie się, ja niedługo wrócę, kocham was. Ten owy mężczyzna powiedział: niech się pan nie martwi, ja się zajmę pana dziećmi. Kiedy pociąg odjechał, mężczyzna zostawił te dzieci i odszedł. W pewnym momencie do dzieci podszedł młody harcerz, zainteresował się i bezpiecznie zawiózł ich do Krakowa. Nazywał się Janek Szczerba. Został dozgonnym przyjacielem rodziny. Każde uroczystości spędzaliśmy wraz z nim przez wiele, wiele lat. Kiedy dotarli na Lubicz, radość była ogromna, ale i straszny smutek i rozpacz, bo dziadziuś dostał się do niewoli. Pewnego dnia do babci Stefanii przyjechał mężczyzna, który był w obozie z dziadziusiem w Ostaszkowie. Jakimś sposobem wydostał się stamtąd. Oczywiście, no, nie wiadomo w jaki sposób, ale udało mu się, więc wszyscy mieli nadzieję, że dziadkowi się też uda. Powiedział, że dziadziuś żyje, ale jest siwiuteńki. Jest po prostu jak staruszek. Miał 39 lat. Ta wiadomość była najważniejsza i nadzieja, że wróci. Niestety nie wrócił. Rodzice babci Stefanii w 1939 roku sprzedali majątek i firmę, wyjechali do Ameryki. Kiedy dowiedzieli się o sytuacji, szukali dziadziusia przez Czerwony Krzyż. Niestety znaleźli informację tragiczną. Antoni Matykiewicz, jeniec Ostaszkowa, został zamordowany, przewieziony do Tweru i tam strzałem w tył głowy zamordowany, a potem wrzucony do wspólnej mogiły w Miednoje. Osierocił żonę 38-letnią i 5 dzieci. Mam pytanie, czy pani zna jakieś historie związane z dziadkiem, takie życia prywatnego, tak z rodzin? Tak jest, znam i już wam mogę opowiedzieć. Kiedy dziadek wychodził do pracy, to była cała ceremonia. Codziennie rano wszystkie dzieci odprowadzały tatusia do drzwi.
Były całuski, uściski, a nawet i płacze. Ale najbardziej i najdłużej schodziło mu na średniej, bo to ona była przedostatnia, na Adzi, czyli na mojej mamie. Siadała na stole i tatuś musiał całować oczko, nosek, ustko, kolanko i dopiero wychodził do pracy. Także to było takie bardzo sympatyczne i te dzieci się nigdy nie mogły rozstać z tym tatą, a ten tata po prostu, no jak wracał do domu, to był jak na piedestale. Tak go dzieci strasznie kochały. Druga opowieść jest, jak mama... Był moment, kiedy dziadziuś już pożegnał się z dziećmi, poszedł do pracy, natomiast babcia tam się krzątała w domu z dziewczynami, tam robiły jakieś porządki i w pewnym momencie patrzą, nie ma dziecka. No i szukają wszędzie, i w ogrodzie, i w domu, no nie ma. Nagle dziadziuś wchodzi z moją mamą na ręku, na boso, w koszulinie, poleciała na posterunek. No. Także to była druga taka opowieść. A po pracy, kiedy tatuś przychodził do domu, zawsze był taki rytuał, że była już miseczka przygotowana, ściągane miał oficery i moczone nogi. A później najstarsza z dziewczynek wycierała, czyli ciocia Irusia. Tak. Czyli pani mama jednym słowem była ulubienicą taty. Tak. Tak, ona była takim oczkiem w głowie, tak. O, wszystkie dzieci kochał jednakowo, bo nigdy nie było żadnych różnic między dziećmi, ale moja mama była taka przylepka. Ona była bardzo... Miała pani, że pani dziadziuś był komendantem. Gdzie był? W jakim miejscu? Dziadziuś był komendantem w miejscowości Bobowa. A później został przeniesiony do Krakowa na ulicę Siemieradzkiego. Tak. Tam jest kryminalna. I była wtedy kryminalna. No. A jeszcze ja miałam pytanie, bo pani wspomniała, że pani mama była podobna do Żydówki, jak to rozumiem. Tak. Po kim odziedziczyła taką urodę? No dziadziuś był wysoki, miał ponad 2 metry. Miał kruczoczarne włosy, no bardzo przystojny mężczyzną był. Z reguły, no, dziewczynki się upodobniają do tatów. Także tutaj z tej strony, zresztą babcia też była bardzo piękną, przystojną kobietą. Piękne, długie włosy. A tutaj kto się znajduje na tej fotografii? Tu jest mój dziadziuś, a tu jest jego kolega. I to jest 1918 rok. Tutaj był w Legionach Piłsudskiego. A ten człowiek, pani mówiła, że ty był człowiek, który się wydostał z tego obozu. Mówił pani, jak on się z tego obozu wydostał, co tam im robili? Znaczy powiem tak, z relacji babci wiem tylko tyle, że on przyjechał poinformować moją babcię, że dziadziuś żyje. Nie mówił, co tam się działo? Nie chciał o tym mówić. Nie chciał chyba o tym mówić. No a pani dziadziuś przysyłał jakieś kartki? Z tego, co babcia mówiła, to nie. Żadnych informacji stamtąd nie było, oprócz tego mężczyzny, który przyszedł. Za sobą mam pamiątkę mojej babci i dziadka. To jest ich kredens z 30 roku, gdzie był robiony przez mojego dziadziusia Antoniego brata na pracę dyplomową, jako stolarzem był. Zrobił im całą sypialnię, zrobił im cały gościnny. No przepięknie. I oni mieszkali w tych meblach. I to mi po niej zostało i ten stoliczek tutaj, co choinka, u babci też zawsze choinka na nim stała.